Efekty pracy Trybunału Konstytucyjnego są adresowane do z reguły wszystkich Polaków. Jest jakby zupełnie naturalne, że Trybunał musi znaleźć swoje własne autonomiczne źródło komunikowania się dodatkowego ze społeczeństwem, korzystając z tych najnowszych technik informatycznych. Jednym z pomysłów było to, żeby Trybunał założył swoją stronę na Facebooku. Uznaliśmy, że dla Trybunału, dla jego roli, pozycji, ale również dla sposobu komunikowania się, co najważniejsze, lepsze będzie inne rozwiązanie, założenie swoistej gazety internetowej, czyli takiego źródła informacji, które będzie z jednej strony informowało o Trybunale, a z drugiej strony, dlatego że internetowe, będzie pozwalało czytelnikom, użytkownikom tej naszej inicjatywy aktywnie uczestniczyć w przede wszystkim formułowaniu opinii, w organizowaniu debat nad najbardziej istotnymi problemami konstytucyjnymi czy wyzwaniami przed państwem polskim. Konstytucja to ustawa, która reguluje relacje między władzami oraz pozycję prawną obywateli, a więc w tym obszarze toczy się ustawiczna i można powiedzieć wieczna dyskusja. W dodatku mamy jako państwie unijnym też debaty dotyczące istoty Unii Europejskiej, kierunku, w którym ona zmierza, roli i pozycji interesów Polski w rozwijaniu Unii Europejskiej. To są wszystko tematy, które, jak sądzę, będą aktywnie debatowane, roztrząsane na stronach tej naszej nowej inicjatywy. Proszę Państwa, to nie jest reklama. Kieruję prośbę, serdeczną prośbę do wszystkich prawników w Polsce, a jest nas chyba, jak niektórzy mówią, 300 tysięcy, ale jeżeli to będzie 30 tysięcy prawników, tych najbardziej aktywnych, najbardziej świadomych swojej roli i pozycji, swojego zawodu, ale również znaczenia prawa. Tu jestem przekonany, że będą mogli Państwo znajdować ważne dla siebie informacje. No i cóż, mogę tylko życzyć i tym, którzy to przygotowali, jak i sobie samemu i oczywiście Trybunałowi Konstytucyjnemu sukcesu, bo nie chodzi o nasz jakby personalny sukces, ale o to, żeby Trybunał był bliższy obywatelom, żeby bardziej rozumieli jego rolę, jego pozycję i żeby, można powiedzieć, w reakcji zwrotnej dostarczali nam ważniejszych, ciekawszych spraw, które będą czyściły polskie prawo i prowadziły do tego, że będzie ono przyjazne dla Polaków, jednocześnie pozwalało kreować sprawne państwo.